Cześć, witajcie, z tej strony Kapsa 16, witam was w kolejnym odcinku z serii Ku przygodzie w pokonaniu Smoka Endu. Za mną jest pająk oraz papuszka, jedna jak i ta druga, która się schowała tam za tym, za tą skrzyneczką. Dużo, ale to dużo rzeczy się pozmieniało na tym moim świecie i chciałbym wam to wszystko dzisiaj pokazać, bo te osoby, które po prostu nie są na streamach, to o tym kompletnie nie wiedzą, że tutaj naprawdę już się dużo rzeczy wydarzyło. Dlatego zaczniemy może po kolei. Mam tutaj już diamentowy secik. Oczywiście to jest secik, na którym jest tylko i wyłącznie narzucone mending. No jedynie tutaj Feather Falling jest narzucone na buty. Ale i tak w dzisiejszym odcinku zajmiemy się z enchantowaniem nowej zbroi, którą tu już sobie w ogóle przygotowałem, wszystkie książeczki, czyli tutaj Protection 4 mending, tutaj mam Protection 4 też również mending i tutaj Protection 4, to akurat nie będzie na hełm, to wiem, tylko jeszcze z tym akurat nie mam taką pewną wątpliwość, bo tam jeszcze kilka enchantów mi brakuje, będę musiał jeszcze pohandlować z pewnymi NPC-ami, ale tak, mam tutaj ten netherite ingot, czyli po prostu, żeby móc sobie zrzucić na zbrojkę, dlatego bierzemy sobie już tutaj od razu tą oto zbroję, tej spawn point ustawiam, mniejsza z tym, to jest nieistotne. Istotne teraz jest to, bo po raz pierwszy na tym świecie narzucę sobie na tą zbroję netherite, czyli tak, tutaj raz na klatkę, drugi i tutaj jeszcze mam dwa, także kozacko. No i w sumie można powiedzieć, że jeszcze mógłbym sobie narzucić na jakiś item typu, nie, mieczy, kilo, siekierkę, łopat, no ale dobra, także jest. My już się ubierzemy w to i zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Kozacko. Wygląda to mega kozacko. Ale oczywiście to nie było jeszcze w żaden sposób, bo to nie ma jeszcze żadnych enchantów, ale po raz pierwszy na tym świecie udało mi się stworzyć netherite'ową zbroję. Co prawda już blisko 50 odcinka, bo to będzie, nie wiem, czy to będzie 4, a może to już jest 50 odcinek, bo już... Bo z tego, co ostatnio patrzyłem, to... No tak, na pewno tą netherite'ową zbroję sobie zostawimy, bo mi jest ją szkoda i my sobie zostawimy ją na specjalną okazję. Ale tak, tu już się rozbierzemy i tak tutaj sobie ustawmy to tak, w taki oto sposób i już się ubierzmy w tę diamentową zbroję. I teraz tak, bardzo ważna sprawa, bo tak, na pewno będę potrzebował enchantów, dlatego tak, ale zanim w ogóle przystąpię do tego, żeby tam pozyskać te enchanty, które są mi potrzebne do tego, żeby narzucić, bo też będę potrzebował dużo poziomu i tak dalej, więc będzie mnóstwo cięć, chcę wam po prostu pokazać, co na tym świecie się działo przez ten czas, w którym ja nie publikowałem materiałów, ale codziennie starałem się streamować. To znaczy, jeżeli chodzi o miesiąc listopad, to praktycznie codziennie pojawiał się jakiś odcinek. Także tak, tutaj możecie zauważyć, mam mnóstwo świnek. Tu są świnki po prostu moich widzów, którzy... O, tutaj może tak, bo jak myślałem, że F1... Dobra, znowu mój błąd, mój po prostu błąd. Tu jest, tu są świnki po prostu moich widzów. Tutaj przelecimy każdą świneczkę. Tam jeszcze jest w ogóle króweczka, bo tam mój widz sobie zażyczył, żeby jeszcze króweczka była, także tam jest jeszcze króweczka, tylko nie nadam na taga, jeszcze tu muszę ogarnąć daszek, tak, bo też... Ojku, znowu pomyliłem QZW, bo Q się wyrzuca. Zawsze jakoś jak rękę po prostu oderwę od klawiatury, to tak po tym jak już mają paluszki wrócić, to właśnie jest ten problem, że zawsze klikam Q. Przelecimy sobie każdą świneczkę, także jeżeli po prostu ktoś właśnie ze streamów zobaczy akurat ten odcinek, to będzie mógł zobaczyć swoją tutaj świneczkę. Bo tutaj każdą świnkę, kto mnie po prostu poprosił, to ma swoją świneczkę. I tak, tutaj na pewno osoby, które śledziły na bieżąco moją serię Ku przygodzie pokonania Smoka Endu, na pewno już widziały tą oto konstrukcję, w której po prostu mam NPC-ów. Tylko tych NPC-ów mam troszkę krótko, trochę mniej niż wcześniej, bo tak miałem trochę więcej. One mają fajne w sumie enchanty, znaczy tak jak ten, może niekoniecznie, ale tak jak, nie, ten też, w sumie, znaczy nie, ten ma w sumie fajny enchant, bo to jest na łuk, a taki, bo to tam ogień, także to w sumie jest spoko enchantik. Tutaj mamy Respiration 2, to jest akurat nie spoczko. Tutaj będziemy mieć, nie, tu mamy name tagi, właśnie, to jest pierwszy w ogóle mój NPC na tym świecie, u którego ogarnąłem sobie name tagi i też sobie go zarażałem, dlatego mam 15 emeraldów, a nie kosztuje 20. I tu jeszcze dwójkę mam, tylko... A, my już chyba patrzyliśmy na tych. A nie, nie patrzyliśmy. O, ten jest kozacki, bo on daje mending, on daje Blast Protection 4 i tutaj Feather Falling 3. Także od niego sobie ogarnąłem, tylko on strasznie kosztowny jest. A z kolei podejdziemy sobie tutaj, bo tutaj w tym miejscu, jak osoby, które akurat śledziły od początku moją serię Ku przygodzie pokonania Smoka Endu, doskonale wiedzą, że w tym miejscu zarażałem NPC-ów. I tutaj można powiedzieć, że teraz troszeczkę się zmieniło tutaj. Przeprowadziłem 4 NPC-ów z tamtego domku, który również za chwileczkę pokażę. Pokażę wam tylko, jakie one enchanty mają, bo tak, ten ma Protection 4, ten ma Depth Strider 3, także to akurat nie chyba na buty idzie, o ile się nie mylę.
tutaj mamy Aqua Affinity, to na hełm i to będzie pomagało nam po prostu pod wodą, także na pewno będę się decydował na to, aby pójść pokonać tego bossa takiego podwodnego, to taką dużą rybę i pozyskać od niej chyba tą gąbkę, można jakąś taką kozacką dostać od niej, także, także to będzie mega spoko. Respiration trójeczka tutaj jeszcze u tego NPC, także to są cztery NPC. Z każdej z tych NPC-ów został zarażony i ja nie, i tak się zastanawiam, czy jeszcze raz ich nie zarazić, bo oni co prawda nie kosztują drogo. Na przykład tak jak ten, bo tu miał 13 emeraldów, teraz kosztuje jedną książkę 1 emerald. Ten z kolei 11, no w sumie tego można byłoby fajnie zarazić, to już w sumie po kolei każdego bym zaraził. Tylko z kolei nie wiem, jeżeli ten ma fajną cenę, to czy się nie pogorszy, także trochę mam taką obawę przed tym, no ale tak ten. Ale to zobaczymy, czy ja to będę ogarniał, czy też nie. Wybudowałem sobie kolejną taką konstrukcję, w której trzymam NPC i to jakby trzeba przyznać, troszeczkę jest ładniejszy niż ten klot, który postawiłem w tym oto miejscu. Tu również się znajdują NPC i tu również są jakieś fajne enchanty, to znaczy tak, na pewno są, na przykład tu jest Fireka Protection 4, tutaj mamy Frostwalker i tutaj też będzie name tag, tylko to już za 20 emeraldów. I tu jeszcze jest Protection, o, jeszcze tutaj taki nawet enchantik fajny jest. U ten gość totalnie daje syf, bo on tu miał chyba Infinity albo Aqua Affinity. Nie, albo coś chyba z tych dwóch enchantów miał i to było kozacko, zapomniałem po prostu zakupić od niego, bo tak jak tutaj jest już pasek załadowany, także już u niego to się będzie utrzymywać po prostu to, co on proponuje, bo tak jakbym nie kupował u niego nic, to pewnie by się zmieniło za jakiś czas, a tak to już niestety to zostanie, chyba że go albo zatłukę, albo po prostu od niego zakupię i może coś ciekawego mi da. Ten z kolei daje mi taki fajny enchant jak Unbreaking 2. W sumie u tego NPC-a zakupowałem Unbreaking 2. Można jakby z NPC-em trochę jeszcze tak bardziej potargować się, to znaczy wiadomo, bawić się po prostu z tym stołkiem, z książeczką. Znaczy w sumie z tym stołkiem, bo to nawet książeczki nie ma, no ale wiadomo o co chodzi. I może by mi dało faktycznie Unbreaking 3, ale nie chciałem się z tym bawić, bo i tak się, a jeżeli chodzi o tych villagerów, to się tak makabrycznie bawiłem, że to jest masakra. Ten NPC, no to fortunkę jedynkę, no to tak się zdecydowałem, że dobra, w sumie jak on daje tą fortunkę jedynkę, to niech będzie mu. Tutaj mamy Fire Protection 3, także kozacki enchant, ban on antrop... Dobra, nie będę może czytał, bo to moim czytaniem angielskim to jest troszeczkę... No trochę słabo, także może pozwolę sobie tego nie czytać, tylko po prostu pokażę sobie te enchanty. Ten quick... dobra, znowu mówiłem, że nie będę czytać, a czytam. To jest w sumie bardzo kozacki enchant, także ja sobie go fajnie pozyskałem od tego NPC-a. I tutaj jeżeli chodzi o tego, no o, tu jest fortunka dwójka, to w sumie ja mówiłem, że tamten jest kozacki, a to okazuje się, że ten jest taki kozak. Chyba u niego nie kupowałem tej fortunki, albo kupowałem, już nie pamiętam. Być może kupiłem jedną albo dwie książeczki, bo wiem, że od tamtego kupowałem, bo fortunkę jeden... A nie, gdzie to był, gdzie on był? A tutaj jest, że pamiętam, bo ten dosyć tanio kosztuje. Tak czy mi się wydaje, tak. No tak, w sensie, no teraz wiadomo, że oni byli zarażani, to troszeczkę może mniej kosztują, ale wtedy, kiedy nie byli zarażani, to tamte mi się bardziej opłacą z tą fortunką jedynką, dlatego sobie od niego ten. Kolejna konstrukcja i po raz kolejny są tam villagerowie. I tu jest taki można domek poświęcony temu, żeby jak największą ilość NPC-ów tutaj rozmnażać i potem, żeby ich wykorzystywać do tego, co będę chciał. No trochę ich tutaj jest, ale aczkolwiek jeszcze jakbym postawił tutaj jakieś łóżeczka i tak dalej, to byłoby ich znacznie, znacznie więcej. Po co mi taki kolejny budynek z tego względu, że ja też wykorzystuję NPC poza tym enchantem, wykorzystuję do jeszcze innej rzeczy, o której już śpieszę akurat nie pokazać. Bo tak, jeżeli chodzi o te drzewka, to już na pewno osoby, które oglądają na bieżąco, to doskonale znają, że sobie tak zasiałem po prostu te tropikalne drzewa i tu kakaowce rosną. Tu mam farmę bambusów, to również jest z tego odcinek jak buduję, także tutaj nie będę się dłużej na tym rozwodził. Tu w ogóle jakiś zombiak mi zbił ten, jak to się nazywa, drzwi. Także niefajny zombiak. To też znacie, tutaj portal, no to wiadomo, to już chyba też na odcinkach. I tutaj legendarna faremka żelaza. Znowu tam zombiak zniknął, dlatego postanowiłem sobie wybudować kolejną faremkę żelaza, którą możecie zobaczyć w tamtym miejscu. Tam sobie podejdziemy, także na spokojnie. Tutaj mi creeper wybuchł i już na streamingu to mówiłem, że będę musiał to załatać i do tej pory jeszcze nie załatam, ale ja się za to zabiorę akurat, nie? Myślę, że już dzisiaj to sobie ogarnę. No i tutaj świnki, krówki, to już akurat nie... widzieliście na pewno na odcinkach, ale w 100% na pewno nie widzieliście tych oto faremek. Tu są NPC i mam automatyczne faremki marchewek, jak i ziemniaczków. Także to jest mega, mega, mega kozackie. Ja wam w ogóle pokażę, jak to wygląda. No tutaj na przykład mam
No prawie, znaczy tutaj całą skrzynkę nie mamy, mamy prawie pół skrzynki, tylko jeszcze ten zgnity ziemniak, ale to nieważne. Z kolei marchewek mamy makabryczną ilość, jeżeli chodzi o tutaj, a z kolei jak sobie przejdziemy tutaj, o tu mam na przykład całą skrzynkę ziemniaczków, no tu z tymi marchewkami, właśnie nie wiem, bo ja wiem, pamiętam, że z jednym villagerem miałem troszeczkę taki problem, a w ogóle wziąłbym ten crafting, bo jakbyś zombie przyszedł i go zaraził, to miałbym problem, w sumie, ale z kolei jakby przyszedł i zaraził, to mógłbym go... To mógłbym go jakoś uleczyć fajnie i może by ceny tamtych, bo tam od rolników różnie, z rolnikami można handlować. Gdzieś tak się też zająkuje. Tak samo jak na streamach. Myślałem, że to mi przejdzie, a to mi jednak nie przychodzi. Zawsze jakoś tak. Bo być może za chaotycznie po prostu chcę wszystko wam przekazać. Materia już trwa 10 minut, a tak naprawdę jeszcze tutaj kilka rzeczy mam do pokazania. W tym miejscu wybudowałem sobie taką faremkę, która pozwoli mi na to, aby tutaj na tej takiej śmiesznej platformie sadzić sadzonki drzew. Ja się zdecydowałem na to, ojku, wpadłem tu niestety, zaraz muszę wyjść, pokażę wam jak to wszystko działa, to wszystko jakby zbiera się do jednego miejsca, właśnie do tego, ja tu sobie, tu mam wejście, lejek i tu po prostu mam, no najwięcej mam rzozy, bo mi najbardziej na rzozie zależy, ale tu też mam te takie tropikalne nasionka drzew, także to jest akurat nie mega OP faremka, jeżeli ktoś po prostu chce drzewko danego gatunku i chce jego najwięcej, to jest spoko, ale jeszcze do tego jest jeszcze fajna taka mini faremka kostki mącznej, tutaj akurat nie, już mam kilka staków tego, już tu, no tu akurat nie pusto, tu w lejkach również jest pusto, tu przeważnie sobie daję albo marchewki, albo ziemniaki, bo mam marchewek i ziemniaków naprawdę totalny ogrom, dlatego ja w ogóle nie żałuję sobie, o kolejny kotek. W ogóle z kotami jest taka śmieszna historia, że jak widzowie proszą mnie o to, żeby kota kolejnego nazwał, jakoś ich chcą i tak dalej, to się okazuje, że potem kota nie mogę znaleźć. Także to tak zawsze jest, jak coś szukam, to nie mogę tego znaleźć. Wybudowałem kolejną faremkę trzciny cukrowej, jak możecie zauważyć. Jest to druga faremka. Ona mi służy tylko, w sumie te dwie faremki służą mi do tego, żeby pozyskiwać papier i móc handlować z villagerami. Także to jest mega, mega kozackie. Podejdziemy sobie jeszcze tutaj do faremki żelaza. Ciekawe jestem, ile już się uzbierało. Czy się uzbierało tak, czy nie? A, nie, 45. Ale i tak w sumie jest kozacko. Ta faremka działa na takiej zasadzie, że ci villagerowie oni sobie śpią. W sensie śpią. No teraz sobie śpią. Ale w gruncie rzeczy po prostu, że villagerowie są skumulowani w jednym miejscu i na górze po prostu respi się golem. Bardzo ważne jest tutaj zostawić sobie jakieś guziczki albo jakieś, nie wiem, płotki czy cokolwiek z tych rzeczy. Chociaż nie, albo nie, że płotki to w sumie bez sensu. Albo guziczki, albo te. Taka płytka naciskowa, żeby się golem po prostu nie zrespił, bo w przeciwnym wypadku golem by się respił w tych miejscach i nie respiłby się w tym miejscu i nie mielibyśmy tego żelaza tutaj jak teraz. Także no i to jest faremka, która, do której nie potrzeba żadnego zombiaka, także ona jest zdecydowanie lepsza niż tamta faremka. Także no, także beka z tamtej, rewelka jeżeli chodzi o tą faremkę. I okej, jeżeli chodzi o dzisiejszy plan na ten odcinek, jeszcze w sumie, jakby dzisiejszy odcinek fokusuje troszeczkę na tym, żeby wam wszystko pokazać, co się zmieniło na tym świecie. Bo ta faremka arbuza tutaj akurat nie mogliście widzieć, tak samo psa Staszka. Pies Staszek strzeże, pilnuje tutaj domku. Też za niedługo będę się w ogóle wyprowadzał z tego miejsca, bo chciałbym sobie zamieszkać na takim, jak to się nazywa? Jak to się nazywa ten biom, który chcę powiedzieć? Na łące chciałbym sobie zamieszkać. A może wiecie co, byśmy się przekimali, tylko ja nie mam łóżka oczywiście. Dobra, to może... Bo ja mam na hardzie też ustawione, żeby też nie padł, znaczy bo tak, nie padnę, idziesz, ja jestem profesjonal gracz, dlatego nie powinienem paść. Chciałbym wam jeszcze pokazać jak tam wygląda wioska, bo troszkę też się tam pozmieniało, troszkę porównałem terenu, ogrodziłem i chciałbym wam to wszystko zaprezentować w filmiku, bo bardzo dawno nie pojawiały się żadne materiały z Minecrafta, dlatego chcę po prostu osoby, które oglądają na oglądały po prostu od początku do tego momentu serię Ku przygodzie pokonań Smokentu, żeby wszystko miały na bieżąco. Żeby nie było takiego zbyt dużego przeskoku, chociaż na pewno między ostatnim a tym odcinkiem jest totalny przeskok. I tak to się właśnie prezentuje. Tutaj są płotki, co prawda ja za bardzo tutaj nie oświetliłem. W planach też w ogóle mam... Ojejku, to może byśmy pokonali tego creepera, żeby on mi tutaj nie pokrzyżował planów pokazania wam wszystkiego. No, dajesz. Ten mieczek mi się ten nie podoba. On co prawda ma fajne enchanty, jak knockback, dwójeczka, szarny, czwóreczka, unbreaking, looting, mending, ale... Chciałbym fajerkę jednak na tym, bo fajerka jednak jest bardziej taka kozacka. No, ta też legendarna faremka, gdzie ja zasadziłem, pamiętam tutaj, chciałem, żeby chlebki mieć z tej faremki, a nie ogarnąłem akurat nie tego, że villager nie może sadzić po prostu nasion, żeby pszenica była, tylko może po prostu marchewki i te.
i ziemniaczki. Ale to już wtedy ogarnąłem, już teraz wiem. Także ma tutaj villager marcheweczki i tutaj co prawda coś tam się zbiera, co nie? Także to jest mega, mega kozackie. O, golem w ogóle jest przekoksem, bo on w ogóle bije te endermany, szkielety, zombiaki, tylko jedynie creeperów nie bije. Także to jest trochę takie przykre. Ja muszę się z creeperami rozprawiać, ale to... Creepery to tam jeszcze w sumie bajeczka. O, tu kotek jest. O, i w sumie wpadł teraz do tego. Do zagródki. I nie ma jak uciec. No to będę miał kolejnego kota. Może by go nazwać Garfield? Możecie napisać w komentarzu, czy chcielibyście, aby ten oto koteł miał... nazywał się Garfield. Ja go w sobie ogarnę i wziąłbym go do nowego domu. A właśnie a propos nowego domu, o tutaj Enderman. W sumie dobra, pokonamy gościa, bo mnie strasznie denerwuje coś takiego. O, weźmiemy sobie go i teraz tarcza. Elegancko. Gościa wyjaśniamy. Pyk. No dajesz. On tak to buzię tak strasznie otwiera, ja tak strasznie tego nie lubię. Jeszcze ten taki charakterystyczny dźwięk jego. A znaczy tak... A już ani... Bo też tak zawsze mi tak mrozi, tak... Znaczy nie mrozi, tylko takie siary po mnie przychodzą. Jest taki charakterystyczny dźwięk jak padnie po prostu, tu kolejny zombiak. Nie chcę się tak z tymi mobami za bardzo bawić, także my już tutaj będziemy zmykać. No tu troszeczkę brzuszek zasadziłem, terenu wyrównałem, bo tu była taka to taki pagóreczek, jak osoby, które nie śledziły po prostu tej serii, to mogą sobie cofnąć się do tych czasów, w których po prostu ja tutaj miałem taką dość gigantyczną górkę i nie było tak pięknie wyrównane jak teraz. Co prawda może to te jeszcze nie może to nie wygląda jeszcze nie wiadomo jak rewelacyjnie, ale zdecydowanie lepiej. Jeszcze tego, jeszcze można powiedzieć, tej ścieżki się nie pozbyłem, ale to w sumie kwestia czasu, jak sobie to ogarnę. Jeżeli chodzi o pokonanie smoka Endu, ja jeszcze się nie decyduję na pokonanie tego smoka, bo chciałbym w ogóle zrobić taką osobną wyspę dla tych villagerów, taką jakąś kozacką, żeby to było na wodzie i żeby tam były takie kozackie rzeczy. Taką mam koncepcję, a z kolei jeżeli chodzi o przeprowadzkę do nowego domu, w sumie jeszcze nawet nie wiem jak... O! Masakra! Dobra, może byśmy sobie uciekli, tak? Dobra. O, ma w ogóle jakiś łuk kozacki. Ale trudno się dziwić, jak to jest na hardzie. To dziwne by było, jakby miał jakiś słaby. Ale w sumie dobrze było się przekimać. Także my się pójdziemy przekimać do NPC-ów, bo tam łóżka akurat niewolne są. Troszkę tych NPC-ów ubyło, a to właśnie z tego względu, że któregoś razu jak zarażałem, to mi wszystkich villagerów w zombiach pozarażał i musiałem sobie przeprowadzać na nowo. Tylko ja wtedy jeszcze nie miałem ani tego, ani tamtego budynku i musiałem się ratować wioską. Dlatego musiałem się znowu bawić jakieś tam te minecarty i tak dalej. Znaczy co prawda stąd dotąd to jakby też jest podobna, jakby jest ta sama zabawa, ale nie trwa aż tak długo. O to mi w tym wszystkim chodzi. I dobra, i co chciałbym jeszcze wam takiego pokazać, czy coś takiego się jeszcze zmieniło? No tutaj na pewno domek się zmienił. Tu ten pierwszy mieczyk w ogóle, który zenchantował mój rozrabiaka. On już tam w sumie ma mało akurat nie żyćka. Jakby sobie, w sumie możemy go zabrać, pokażę wam zresztą ile on ma już tego żyćka. On już jest tak na wyczerpaniu dosłownie. Ale to był chyba pierwszy w ogóle mój mieczyk, który ja zenchantowałem z tej serii. Także mega, mega kozacko. Fajnie, że on się tu wylądował. A tu jakiś kilo po prostu dałem. On nie ma żadnego name taga i tak dalej, tylko po prostu go sobie dałem tak, żeby po prostu ładnie wyglądało. Żeby była jakaś taka... Żeby jakoś to tak fajnie się prezentowało, bo tak jakbym to... Jakby tego nie było, to tak by dziwnie to wyglądało, a tak to jest kozacko. I fajnie się to kombinuje, zielony z fioletowym kolorem, mega, mega fajnie. Jest tu jeszcze te lampki, tak poddawałem, także fajnie. No i wiadomo, dywany, jeszcze raz dywany, bo tutaj jest dywan i tu jest również dywan, tak poprowadzony, że tutaj i jeszcze w sumie tam można zauważyć troszeczkę tego dywana, ale on nie jest do końca poprowadzony. Z kolei to wam jeszcze pokażę, że taką ciekawą rzecz, mam tu swoją przetapialnię. Na tej przetapialni, jak sama nazwa wskazuje, przetapiam sobie różne rzeczy, między innymi ziemniaczki, tutaj, tu już szkło się za ten. Tu już w ogóle się skończył blok węgla, masakra. Ja tego węgla te tyle wykopałem, a już zaczyna mi powoli w sumie się kurczyć. I niedługo dalej trzeba będzie wyruszyć w jakieś kopanie. Tu sobie porobiłem skrzyneczki, od tutaj na przykład sobie przetopiłem z netheru te bloki, żeby mieć takie bloczki, co nie? Nie wiem, czemu ja się tak zająkuję strasznie. Być może dawno nie nagrywałem. Chociaż nawet jak nagrywałem, to mi się zdarzyło zająknąć, ale jakoś tak chyba nie mam takiej jeszcze wprawy. Bo tak w sumie też się zastanawiam, co jeszcze mógłbym wam pokazać. I w ogóle, jeżeli chodzi o to przetapialnię, wam pokażę taki fajny myczek, bo sobie obczajętą jakiegoś gościa, totalnie nie wiem, jaki to był gość, ale to ja myślę, że jak sobie wpiszecie po prostu na YouTubie po angielsku tam
jak zrobić przytapialnię, coś ten deseń, no to na pewno wyskoczy wam po prostu materiał tam zagranicznego twórcy. I on tutaj pokazał mi ciekawą rzecz, mianowicie jak macie tutaj, jak ja tutaj mam ponadawane po prostu te wajchy, one są specjalnie wszystkie skierowane do dołu, bo wtedy te szkło, no w tym przypadku akurat nie, szkło, które się gromadzi, to ono nie spada do skrzynek, tylko po prostu czeka, aż ja wezmę. I wtedy, kiedy ja biorę, poziom mi się zwiększa. Także to jest mega kozackie. Tu już sobie szkło zostawimy. To ziemię weźmiemy. I tak, tutaj raczej się z takich rzeczy nic nie pozmieniało. Tak przynajmniej mi się wydaje, że... Bo raczej tutaj tak nie urzędowałem. Ale, jak możecie tutaj zauważyć, tu już nie ma tej dziury. Czyli udało mi się tak załatać ten kanion, o którym tak często wspominałem, że dobra, będę łatać, a tak strasznie z tym zwlekałem, jakby z odcinka na odcinek, bo to też wtedy czaskałem te odcinki na zapas, pamiętam. I mówię, no na następnym odcinku już będzie troszeczkę bardziej połatany i tak dalej, a tak zawsze tym zwlekałem. I to wszystko można powiedzieć, że te rzeczy, które zrobiłem, znaczy jeżeli chodzi o ten, na przykład to urządzenie, o, będę musiał zrobić przerwę. I okej, proszę państwa, jestem z powrotem, ale powiem wam szczerze, te cięcie... U mnie trwało jeden dzień, dla was wiadomo, to była kwestia jednej niecałej sekundy. No i powiem wam szczerze, że ciężko jest mi wrócić do tego, co wcześniej mówiłem, bo tam wam pokazywałem akurat nie to urządzenie, które pozwala na to, żeby nałożyć netherite na zbroję. Ja już jestem tutaj w netherze, ubrałem sobie złotą zbroję, tutaj tą klatkę w sensie, żeby mnie te takie gościuwy nie atakowały. Troszeczkę sobie pozbieramy tego netherite'a, żeby mieć właśnie na itemy, to znaczy fajnie byłoby mieć na mieczyk, na kill-off, na siekierkę i na łopatę. Ja nie mówię, że akurat nie na te itemy sobie narzucę, bo tu akurat nie ma jakichś kozackich enchantów, to znaczy może ten mieczyk być nawet troszeczkę taki git, ale raczej wątpię, raczej nie narzucę tutaj na ten. Także tutaj tak, o, ja muszę być bardzo ostrożny, bo raz tak udało mi się paść. I zobaczymy, czy jakiegoś netherite'a uda się pozyskać. Ja tak chciałbym was, osoby, które dotrwały do tego momentu odcinka, bo ten odcinek najprawdopodobniej będzie trwał w okolicach 30 minut, nawet może troszeczkę więcej. Ja staram się też nie robić takich długich odcinków, bo tak wiem, kiedyś przesadzałem, bo potrafiłem zrobić 40-minutowy odcinek i tak dalej, a to jednak, no to są długie odcinki, ktoś najprawdopodobniej też nie za bardzo może sobie pozwolić na to, żeby obejrzeć aż tak długi odcinek, no chyba, że po prostu komuś podobały się te odcinki. Ja zawsze się staram robić takie fajne, ale wiadomo, różnie to czasami bywa, tak w sumie jak na streamach, na których was również zapraszam. Ojejku. Ojej! Nie. Teraz, okej, okay, zrespiłem się tutaj. Straciłem mieczyk, straciłem kill-off, siekierę, łopatę. No. Super. Dobra, ja mam chyba serdecznie dość tego netheru, bo już drugi raz stała się ta sytuacja. Ja nie ogarniam tego, ja po prostu nie ogarniam, jak ja po prostu mogę tak zlamić. Po prostu ten sposób z tymi łóżkami jest dla mnie beznadziejny. Całe szczęście chociaż straciłem Featherfalling. Przynajmniej, nie, mogę się pocieszyć faktem, że, gdzie to jest, o, że mam, nie, że mam klatkę. Ja chyba raczej już nie będę tam wracał, bo jakby mi się to totalnie już odechciało, bo chciałem troszeczkę tego netherite'a pokopać. Teraz pasuje mi zrobić na nowo zbroję. Dobrze, chociaż sobie tutaj, dobrze, że bo tak jakbym netherite'ową zbroję założył, no to by mi się nic nie stało, no ale wiadomo, no. Klatkę, po co ja robię klatkę? Spodnie trzeba mi i buciki. I do tego hełm ich fajnie by było. To znaczy tak, źle tutaj zrobiłem. To jest tak, i jeszcze tutaj. Mam tylko teraz klatkę. Aż brakuje mi słów. Bo nie wiem, co mam powiedzieć, bo straciłem kilo, straciłem mieczyk, straciłem siekierkę. Chociaż siekierka to nie miała jakiegoś enchantu, no ale wiadomo. Patyczaki sobie weźmiemy. Akurat nie patyczaków, mam ogromną ilość od tego bambusa, także to jest chociaż... Nie wiem, jak już mam się czymś cieszyć, pocieszać to... To się będę cieszył, pocieszał tym. Ja sobie byle jakie enchanty narzucę z tego. Chociaż nie, ja na poziomu nie mam, bo straciłem poziom. Także nie wiem akurat. Nie, dobra, podejdziemy sobie jeszcze ewentualnie do kurczaczków.
Miałem akurat nie ponarzucać te enchanty, ale chyba też sobie już z tego zrezygnuję. Znaczy, jeżeli chodzi o te enchanty, to i tak będę musiał się bawić z tymi villagerami i to też bym musiał robić jakieś cięcie i tak dalej, także to szkoda po prostu. Ale na pewno wam nie mówię o jednej bardzo ważnej rzeczy. Bo tak, przekimamy się. W ogóle fajnie byłoby z kotkiem pójść w kimę. Na przykład z Foxpić na przykład. Pójdziesz? Kot... Nie, może trzeba zachęcić. Nie mam tu jakąś rybę. Nie mam ryby. A może kot nie chce pójść, bo tutaj... A nie. No powinien normalnie. Czekajcie, jak pójdę tutaj. Nie, też nie pójdzie ze mną. Dobra. Bo kot potrafi dać fajne itemy. Znaczy czasem jak po prostu śpi z nami. On potrafi dać nawet kozackie rzeczy. Także ten. No ale jak niestety nie. Chyba, że musiałbym rybę. No ale dobra. Weźmiemy sobie nasionka i pójdziemy sobie do tych kurczaczków, żeby trochę je żeby tak i porozmnażać i żeby poziom pozyskać, bo z kurczaczką fajnie poziomy w ogóle pozyskiwać. Tutaj mam dwie skrzynki, o których w ogóle najprawdopodobniej wspominałem jeszcze w poprzednim fragmencie filmiku. Tu są wszystkie potrzebne materiały na zbudowanie mojego nowego domku na łące, który już tam też sobie w ogóle miejsce wyznaczyłem, dlatego nie ma z tym problemu. Tam będę jeszcze musiał na pewno tam widzowie ogarnąć żółwika. Bo tam jest akurat nie w łódce, tylko ja nie wiem, czy akurat nie tego wezmę żółwia. Jeszcze pozwoliłem sobie nie nazywać go. Mam na nim taka przygotowanego, ale jeszcze nie nazywałem tego żółwia. Także no ojejku, ile mam kurczaczków. To w sumie nawet jak jeszcze jak trochę potłukę, to też trochę poziomu będę mieć. No muszę jakoś ten poziom odzyskać. No strasznie mnie to boli. Kolejny taki fail z mojej strony. No ale to w sumie za każdym razem, jak po prostu chcę pozyskać netherite, to nagle się okazuje, że ten. Dlatego jak będę już miał netherite'ową zbroję, tylko ja z kolei chyba będę musiał sobie skraftować drugą jeszcze taką zbroję, której mi nie będzie szkoda. Bo jedną zbroję na pewno chcę wykorzystać do tego, żeby pokonać Smoka Endu. Ale tu mówię, jeszcze w nie najbliższym czasie, bo jeszcze na tym świecie chcę naprawdę dużo rzeczy porobić. I tak myślę też, że pod koniec akurat nie tej serii na pewno zechcę już, jak już będzie ostatni filmik z tejże serii, to na pewno zechcę swoim widzom udostępnić ten świat, udostępnić Seed. Żeby mogli sobie popatrzeć, co tutaj udało się takiego zrobić. Bo to tak szczerze powiedziawszy, jeszcze można naprawdę wiele kozackich rzeczy zrobić. Tylko do tego trzeba oczywiście czasu. No i chęci, wiadomo. Dobra, trochę potłuczemy sobie jeszcze troszeczkę tych kurczaczków. Ja was też, jeżeli ktoś jest akurat nie osobą nową i natrafił na ten filmik, ja serdecznie zapraszam do tego, żeby przede wszystkim subskrybować kanał. Ej, aż łokciem z rażenia uderzyłem o biureczko. I zapraszam na streamy, które się, w poprzednim miesiącu, czyli w listopadzie, znaczy w październiku w sensie, bo przed listopadem jest październik. Dobra, tak znowu Felix z mojej strony. Ale to takie śmieszne w sumie. Tak, to też trzeba się troszkę czasem pośmieć. Bo teraz taka się przykra rzecz wydarzyła. Ale można się też ze mnie pośmieć, bo znowu padłem w taki dość głupi sposób. Nie wiem, co ja takiego źle robię. Ale mówię, no mam po prostu niefarto akurat nie do tego. A wracając akurat nie, no to zapraszam serdecznie na streamki, które staram się robić o godzinie 18.30, tylko u mnie zawsze jest tak, że jak ja powiem 18.30, to się pojawi 5 albo 10 minut później. Czasami jest tak, że... Ale przeważnie też przed tym staram się dawać informacje w karcie społeczność. Tylko zawsze się akurat nie dzieje tak, że streamek jest... akurat pojawia się 5 minut później albo 10, ale się pojawia. No wczoraj jedynie się nie pojawił, ale to tylko dlatego, że się słabo poczułem. Tak mega się słabo poczułem, bo tak mi w brzuchu strasznie bolało, głowa mnie bolała i nie wiem, co to się działo akurat ze mną. Ale ogólnie jakoś ten miesiąc, listopad, początek listopada i ta końcówka października już dla mnie była taka, że jakiś jestem taki po prostu... Tak mi się nic nie chce, to jest jedna rzecz, ale też takie wewnętrzne jakieś osłabienie, czyli że po prostu wstaję rano, nie chce mi się wstać, sobie najchętniej, żeby sobie poleżał, pospał, nie wiadomo do której, chociaż to też nie ma co tak spać. Znaczy ja też nie jestem takim typem, żeby spać nie wiadomo tam ile, ale faktycznie bardziej jestem skory do tego, żeby już tak jak jest teraz ta pora zimowa, to tak się po prostu człowiekowi odechciewa wiele rzeczy. To muszę przyznać. Dlatego muszę się jakoś tak mobilizować. O, kurczaczek padł. Tu jeszcze sobie porozmnażamy fajnie tymi jajeczkami. W ogóle część jajek będę musiał sobie na pewno zabrać tam na tą, tam do tej łąki.
Ale też na pewno jak już uda mi się zrobić filmik, uda mi się zrobić domek, to na pewno powstanie filmik z tego, jak tam sobie ogarnę już ten dom. Bo proces akurat nie tworzenia tego domku nie będę pokazywać, ale... Znaczy, bo ja generalnie nie mam projekt tego domku, on jest dostępny na YouTubie, dlatego... Jak stworzę już kolejny odcinek z tejże serii, jak już będę w tamtym domku, to na pewno link dam w opisie. A gdyby, jeżeli nie dałbym, jeżeli, bo też tak czasem się może wydarzyć, że po prostu zapomnę, trzeba mi przypomnieć w komentarzu. Jak ktoś po prostu mi przypomni, to od razu dostaje ode mnie serduszko, łapeczkę i od razu dodaję do opisu i też na czat. Po prostu przypnę ten komentarz, że z tego filmiku korzystałem. Że z jakiego filmiku po prostu jakim filmikiem się inspirowałem, albo po prostu z jakiego filmiku skopiowałem dom. bo to w sumie prawda, bo to będzie kopia tak naprawdę tego domku. Może jakieś tam urozmaicenie swoje tam jakieś dodam, że może zastąpię, nie wiem, jakiś materiał innym materiałem, ale tak naprawdę pomysł, koncepcja domku to będzie z tego filmiku, który postaram się udostępnić, jak już uda mi się zrobić i jak uda mi się zrobić i wtedy nagram odcineczek. 17 poziom i jeszcze byśmy sobie podeszli, ewentualnie to jeszcze tak sobie pozbieramy jakieś pióra i tak dalej. A też można byłoby zrobić jeszcze inną kozatką rzecz, bo tak ja wam pokażę. Tu w tej skrzyneczce mam miałem tutaj całą skrzynkę, bo część z tych kurczaczków ja w ogóle pozabieram akurat, nie te kurczaczki. I dam do przetapialni. Część z tych kurczaczków już dałem do tej przetapialni, którą właśnie pokazywałem wam w poprzednim fragmencie materiału. Także my tam się akurat nie przejdziemy. Tutaj dalej tego płotu jeszcze nie zrobiłem, ale zrobię akurat go. Ja nie jestem człowiekiem, który rzuca tak puste słowa na wiatr, tylko... Dlatego trzeba trochę więcej może czasem czasu, ale to zrobię. Tylko teraz pytanie, gdzie jadę antykuczaczki? Tutaj... To znaczy, te kuczaczki mogą być równie dobrze w skrzyneczkach, w sensie w tych piecykach. O, tutaj. Dobra. To tutaj damy. W ogóle jeszcze ziemniaczki się przetapiają. No, w lejkach jeszcze ziemniaki są. Ale dobra, dajmy tutaj po jednym. O, tutaj trochę może więcej nawet. No i tutaj również dajmy. Także już troszeczkę tego stone'a. Mam ziemniaków, mam przeogromną ilość. W ogóle pasowałoby mi też żarcie, bo już też żarcie straciłem. A, normalnie. Szkoda gadać. Miałem taki fajny mieczyk, chociaż ten mieczyk też mnie denerwował, to może i w sumie... Znaczy, ale i tak szkoda, że spłonąłem. Jeszcze chyba wam nie pokazywałem jednej rzeczy, to na koniec tego filmiku, bo też nie chciałbym jakoś makabrycznie przeciągać. W sumie ten materiał najprawdopodobniej nazwę pokazywanie... Znaczy jakoś tak muszę fajny, chwytliwy tytuł znaleźć. Gdzie mam pszenicę? Bo tak się zastanawiam, czy ja mam tutaj? Znaczy nie. To nie będzie tutaj, to będzie chyba tam. Miałem tu siano. Całe siano poszło? W tym... I wiem, że w jednej skrzynce miałem normalnie bloki siana. Wszystko poszło? Aż jestem w szoku, dobra. Ale to sobie podejdziemy w takim razie do tych faremek. Ja na pewno jeszcze dwie takie faremki zechcę zrobić, bo tutaj się w ogóle przestrzeń taka zrobiła. A wam pokażę. Że tu jeszcze na spokojnie jest jedna faremka, na spokojnie wejdzie. Nawet nie wiem, czy dwie się nie wcisną. Bo potrzebuję teraz dużo pszenicy. O, tu weźmiemy sobie stąd. Bo tak pokażę, bo tak, tu mam króweczki, ale nie pokazywałam wam tego, że mam też jeszcze takie inne króweczki, które są, które tak, można powiedzieć, że taką faremkę akurat nie skóry i mięska mam. Taką maciopeńką, ale jest. Ja tak lubię nazywać, że te krówki, które są tutaj uwięzione, to te krówki były niegrzeczne dla mnie. Dlatego one są tutaj. I właśnie tutaj te krówki tak kumuluję w jednym miejscu, je sobie tak rozmnażam. Ale zauważyłem, że tak ten. I tu sobie też sianko zostawiam. Te pióra, w ogóle tak te pióra targam ze sobą. Też łuk straciłem, a normalnie. Szkoda, normalnie, bo ja jestem taki, że po prostu przeżywam. Jak mogłem tak po prostu zlamusować strasznie. A tak jeszcze chyba tutaj jeden villager, o właśnie, tutaj trzeba będzie w ogóle villagera ogarnąć. Tutaj jeszcze te ziemniaki są w ogóle do zbioru. A to jakoś tak było, że miałem rajda. A w ogóle pokażę wam jeszcze, bo tak na zakończenie pokazałem wam to, ale jeszcze pokażę wam totemy. Udało mi się pozyskać totemy, wydawało mi się, że będę musiał odwiedzić taką twierdzę w tym takim grzybowym biomie.
A jednak nie trzeba było, po prostu trzeba było rajda, trzeba było po prostu wywołać rajd w wiosce. Przynajmniej nie tylko w wiosce, bo nawet tutaj miałem, bo mam tych NPC-ów i wystarczyło, że po prostu te złe NPC były w tym miejscu. Ja chciałem wrócić do domu i nagle po prostu paseczek rajdu mi się zaczął ładować, także no. Ale powiem wam szczerze, że zawsze takie ciary mnie w ogóle po mnie przychodzą, jak muszę pokonać tego księdza, albo jestem taki, taka świnia, taka taki monstrum. Monstrualna świnia taka jest, że ją ciężko jest tak pokonać. I z łuku jak naparzą, to jest ciężkie. Coś miałem wam pokazać. A, miałem wam pokazać właśnie totemy. I totemy, one się znajdują w tym miejscu. Mam dwa totemy, ale gdzieś jeszcze był jeden. Gdzieś był jeszcze jeden, tylko ja nie wiem, w którym miejscu. I my tak jeszcze sobie tak przelecimy, bo ja wiem, że jeszcze miałem jeden totem. Tylko nie wiem, czy ja gdzieś go nie schowałem. Znaczy nie wiem właśnie nie wiem, gdzie ja go schowałem. No tak, o to chodzi. I tak najlepiej przeszukać te wszystkie skrzyneczki, chyba że na dole jeszcze. Ale raczej wątpię. Ale dołu chyba wam jeszcze tak nie pokazywałem tutaj. Znaczy, bo tak jak to sobie finalnie wygląda, bo w tym miejscu na pewno tego nie widzieliście. Tutaj też sobie takie dywaniki dałem. Z tej strony jest, są brodaweczki. To też takie dywanik dawanie. W sumie nie wiem, czy to jakoś ładnie wygląda, ale tak sobie dałem. Pozbieramy te brodawki, bo one już ten. I nie mam jakiejś konkretnej faremki brodawek, nawet nie wiem, czy w sumie można byłoby sobie jakoś ogarnąć, tylko że jeżeli na YouTubie jest jakaś faremka brodawek, to na pewno sobie to zechcę obczaić. O, patrzcie, jak to szybko podskoczyło. Tak jakbym miał jakiegoś cheata. A to w ogóle tak za bardzo światło nie ma, to tak szybko urosło, masakra. Pokażę wam jeszcze, bo na pewno o tym nie wiecie, albo znikoma ilość osób o tym wie, tylko jeszcze gdzie ja to mam. Tutaj mam też taką mini faremkę grzybów. O, w tym miejscu. I tu mi normalnie grzybki rosną. Ale też na grzybki też będę potrzebował jakąś faremkę fajną. Także to też jest akurat nie taka fajna ciekawostka. Gdzie ja daję grzybki? W którymś miejscu dawałem chyba... Czekaj. Chyba na górę daję grzybeczki. Także idziemy na górę. To nie tutaj. To będzie chyba tutaj. Tak, tutaj. W ogóle już mam stak grzybków i 28. Dobra, bo ja miałem akurat nie poszukać tego totemu. Dobra, jeszcze w sumie dobra, obczajmy sobie na szybciożka. Już tak na szybciożka. Tu w ogóle tyle enchantów mam taki fajny. W sensie tu mam takie kozackie. Fortunka, Fire Protection 4, Sharpnessik. To w ogóle mam trójząb. Też mam akurat nie shortca, to wam też już też na szybkości pokażę. To w tym miejscu jest, tak? Tak. Tylko będę musiał żyćko jeszcze w tym ogarnąć. Nie wiem, czy chyba nie trzeba będzie narzucić mendingu. Bo myślę, że jakby się narzuci mending, to te żyćko się zregeneruje i jakiś kozacki enchant, bo można niby jakoś tam latać dzięki temu trójzębowi w ogóle. Albo creepera takiego kozackiego sobie zrobić. I z niego fajne rzeczy chyba też można pozyskać, także no. Tu w ogóle mam taką glinę, bo mam też taki jeden biom. Będę też musiał za niedługo odwiedzić. Tu w sumie mam kolejną skrzynkę tych materiałów. Tak jeszcze tutaj sobie spojrzymy. Trochę tych blaze'ów mam, a jeszcze w ogóle falemka blaze'ów, ja wam tego nie pokazałem. Ale to już akurat nie może na kolejne odcinki, kiedy już też sobie ogarnę nowy domek. I być może już sobie też ogarnę drugą netherite'ową zbroję, której mi nie będzie szkoda. Już mam tu 17 minut, a ten było z kolei 20 minut, także no już chyba 37 minut, także kolejne bliskie 40 minut materiału, ale chciałem wam po prostu to wszystko pokazać. Jeszcze nie za bardzo nie wiem, jak tytuł się będzie nazywał, ale jakoś tak adekwatnie do dzisiejszego filmiku, także no. Dzięuję wam za dzisiejszy odcineczek. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, jesteście mega kozakami i możecie napisać kozak, a przytnę wam serduszko. Jeżeli jesteście nowi, to pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować kanał. Na moim kanale co prawda może rzadziej się teraz pojawiają materiały z Minecrafta, z tego względu, że tak jak kiedyś kiedyś po prostu tryhardowałem po prostu materiał za materiałem, to widziałem, że to po prostu nie cieszy się jakoś taką zbytnio... No to znaczy, że te materiały nie cieszą się po prostu dużą oglądalnością, jeżeli chodzi o filmiki, ale za to przełożyłem na streamy. I teraz po prostu duży nacisk kładę na to, żeby streamować z Minecrafta, dlatego serdecznie was zapraszam na streamy, które praktycznie codziennie pojawiały się w okolice godziny 18:30, 19:00. I tak trwają z półtorej godzinki, czasem dwie godzinki, no maksymalnie tak do 3 godzin to jest taki w sumie maksik. Jeszcze akurat nie robiłem nigdy przedłużonego live'a, póki co nie zamierzam, może kiedyś, zobaczymy jeszcze. A póki co ja już się z wami żegnam, zawsze robię takie najdłuższe pożegnania, nawet na streamach tak jest akurat, nie, także... Serdecznie was zapraszam, jeżeli jeszcze nie byliście. Dziękuję za polubienie pod tym materiałem. Jeżeli zostawicie polubienie, to jesteście mega koksami takimi fest. I będziecie mieć same piąteczki i w ogóle
będziecie majętni, bogaci i tak dalej. Nie no, jakbyście zostawili łapeczkę w górę, to byłoby mega kozacko. Także no, ale z tym mówieniem o tym, że jesteś kozakiem, jeżeli zostawisz łapeczkę, to podtrzymuję. Dlatego jak zostawisz łapeczkę, to jesteś mega kozakiem, a jak napiszesz w komentarzu kozak, to też również zostawię serduszko pod twoim komentarzem. Dobra, już nie przedłużam. Dziękuję za obecność, dziękuję za poświęcony czas. Cześć!